Witajcie, z tej strony Tenryx i witam Was na moim kanale. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, kliknijcie suba. Celujemy teraz w 1000 subskrypcji, więc jeżeli macie ochotę, zapraszam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie jest czerwone drzewo, gdzie możemy je zdobyć i jak się tam dostać i jakie sposoby są najlepsze, żeby je zdobywać. Dobra, wezmę duże auto. W sumie to bez różnicy. I tak, droga do czerwonego drzewa jest w tą stronę, do wulkanu. Tam jest wulkan, tutaj te drzewka widać. Więc tutaj jedziemy pod tą górkę i pokażę Wam, jak się tam dostać, bo droga nie jest taka łatwa, jakby się wydawało. Zaraz się przekonacie. Sytuacja jest prostsza może trochę, jeżeli są lagi na serwerze, bo wtedy pułapka się wolniej aktywuje. No, chociaż nie wiem, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze wtedy, bo tak, jeżeli wszystko działa normalnie, no to wjeżdżamy, jest na to sposób, przynajmniej ja mam sposób i chyba wszyscy tak robią. A więc tak, tutaj jest lawa, jak widzicie, już tam widać lawę i tutaj musimy wjechać. I jak tu wjedziemy, to nasze życie zaczyna spadać, tu jest bardzo gorąco i tutaj musimy się trzymać, raczej przynajmniej ja się zawsze trzymam lewej strony, bo już w tym momencie powinny kamienie się pojawić. O właśnie, są kamienie i tutaj trzymacie się lewej strony, jak najbliżej lewej strony i spokojnie tutaj przejedziecie. I wjeżdżacie i tutaj już jest koniec, jest lawa. Jeżeli będziecie jechali środkiem lub prawą stroną, no to już jest problem, bo was uderzą te kule i albo was wrzucą do lawy, albo zamknij się, o super, albo was wrzucą do lawy, albo spadniecie z powrotem, no różne rzeczy się mogą wydarzyć. I tutaj jak widzicie macie drzewa, lava tree. I tak, sposoby są dwa, jeżeli chodzi o zbieranie tego drzewa. Ja tu wziąłem siekierkę zwykłą, silver axe i fire axe do właśnie tego drzewa. Zobaczę sobie, jak to tnie. No, na 8 razy. Dobra, a teraz zwykłą, bo chciałem wam pokazać, że zwykłą też się da, tutaj nie ma problemu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, z czerwoną siekierą dużo szybciej, bo tylko 7 razy uderzyłem, jak to przekojarzę, tutaj 29. No i mamy dwa sposoby. Jeden, ładujemy, tniemy tutaj i ładujemy sobie na przyczepę. Jest to jeden ze sposobów. Tutaj załaduję ze 3 kawałki, tak, żeby wam pokazać. Sposób ten jest o tyle gorszy od drugiego, który pokażę, że no, jak będziecie zjeżdżać, to staracie się jak najszybciej zjechać, żeby te kule znowu was nie uderzyły. No i tutaj możecie potracić dużo drzewa. Ja to robię, no w sumie wam pokażę. To tak, będę mówił. Oj, nie tak. Bum. No, podrzucam jeszcze te wszystkie kawałki. To będzie pierwszy sposób, jak ogarniamy to. A drugim sposobem, szanowni państwo, jest... No i... No, skoczyło, dobra. A tego ułożę po prostu... Tak, rzucę. Mam nadzieję, że nie spadnie. Dobra, i teraz drugi sposób. Wykorzystam sobie Fire Axe, będzie szybciej. 5, 6, 7, spadło. I to jest drugi sposób. Bierzemy to drzewko. Trochę ciężkie, więc jest sposób na to, na ciężkie drzewka. Stajemy tutaj i rzucamy to nad siebie, nad głowę. Bum. O, i wrzucamy tam na dół. I jak widzicie, tu jest ta droga, stąd jedziemy, tutaj jest ta droga właśnie do tej lawy. I te drzewa będą tam na dole leżały, więc możecie sobie wrzucić tutaj kilka drzew na dół i zjechać z pustą przyczepą. Nawet możecie, raczej przyczepą, zaczepą, możecie na dole sobie postawić więcej przyczep i podjechać tutaj samym autem, a potem dopiero no, zjechać na dół i ładować wszystko, co jest, czemu nie tniesz, i ładować wszystko na przyczepy na dole. Właśnie ten, o, dobra,
Przerzucimy cię. I poleciało. Czy tutaj auto nie będzie przeszkadzało? Nie, spokojnie. Auto się przesunie. No i tak sobie przerzucacie te drzewa. I mamy już dwa na dole. Na ten filmik pokazowy wystarczy. Tutaj widzicie, już chcę uciec. A może go przestawimy tak. Albo nie tak. Dobra. No to tak. Klikając Shift i potem AWSD obracacie też te klocki. Jeżeli ktoś nie wiedział. Dobra. Mam nadzieję, że nie wypadnie. Chociaż dobra. Przetnę to jeszcze i lecimy na dół. Pa, lecz. No i teraz zjeżdżamy. Jak najszybciej. Bo tutaj też życie tracimy i te kule też zaczną wypadać. O, widzicie, już lecą. Już lecą, a ja już tracę i teraz... Oj, wpadłem w koła, nie mogę ruszyć. Aha. Fajnie, dobra. Chyba straciłem drzewo teraz. Muszę się cofnąć, bo życie mi zaraz ucieknie. Nie chcę stracić siekiery, bo chyba jak stracę życie, to siekiery mi spadną. Dobra, no cóż. To drzewo tam zostanie. Bo już go raczej nie odzyskam. No wpadł mi... Chociaż chwila. Oj, jeszcze trochę. Chociaż jeszcze spróbuję. No, on już jest kołem w zasadzie. Dobra, zostawiam to drzewo. Teraz przyspieszę trochę. Skoczę po następne auto albo zresetuję to i podjadę tutaj na dół. Okej. Okay. I jestem z powrotem. Mamy tutaj nasze drzewa, mamy tutaj nasze auto. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten sposób, jest to bardzo fajny sposób, ale problem jest z tym sposobem jeden. Jeżeli zrzucicie sobie więcej drzew zrzucicie i no nie załadujecie tego całego na przyczepę, to tak samo jak każde inne drzewo, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, to po pewnym czasie to już nie jest nasze drzewo, bo tak, jeżeli je zetniemy, to nikt inny nie może go ścinać, jeżeli mu nie zezwolimy tutaj w opcjach, oczywiście tutaj wybieramy i zezwalamy, co może robić u nas, czy nam pomagać, czy w ogóle nie ma wstępu do nas, czy jak to wygląda. I po pewnym czasie znika nam to i to drzewo już jest znowu do zebierania przez wszystkich graczy, więc jeżeli za dużo drzewa sobie weźmiecie, to jeżeli nie zdążycie tutaj wrócić, no to ktoś inny wam pozbiera wasze drzewo, które sobie zrzuciliście, więc no to jest jedyny taki minus tego sposobu. Więc jeżeli macie tutaj więcej drzewa i nie jesteście pewni, czy zdążycie wrócić, to najlepiej zanim wyjedziecie z powrotem do swojej bazy, odwieźć drzewo, szybko poklikać, złapać, przesunąć albo tylko złapać i on zaliczy wam, że ostatnio dotknęliście o tej porze, że tak powiem, to drzewo i będzie widniało jakie wasze, także macie jako wasze i będziecie mieli więcej czasu, żeby wrócić tutaj do tego drzewa właśnie i sobie je znowu podbierać. Więc tylko potem szybko pojechać do domu, zrzucić drzewo i wracać po następne. Bo na wasz plac, który sobie kupicie, nikt, wiadomo, nie wjedzie bez waszego pozwolenia. Chyba, że macie... Znaczy tak, wjechać może wjedzie, jeżeli nie ustawiliście tam nic nowego w ustawieniach, ale nikt wam nie weźmie waszego drzewa z waszego miejsca, gdzie zrzuciliście, z waszego placyku, który już kupiliście. Więc to jest taki... No, musicie na to uważać. Chwila, bo ja chciałem tutaj... No, więc tak to wygląda. Oba sposoby są bardzo dobre. Więc... no, to w zasadzie. Jedyna tutaj różnicą jest obycie właśnie z tym wulkanem. Jeżeli nie macie problemu z tym, żeby tam wjechać, zjechać nawet z drzewem, dobrze poukładacie sobie na przyczepie drzewo, tak że wam nie będzie spadało, no to nawet ten pierwszy sposób jest spoko, bo wjeżdżacie, zjeżdżacie i gitara. A jeżeli macie z tym problem, no to lepiej sobie zrzucić tutaj na dół, tutaj pociąć,
czy nawet jeżeli naprawdę wam się nie chce tutaj, to możecie przerzucać, tak jak przerzucałem tam do góry, chyba że umiecie lepiej przerzucać te drzewo. Możecie sobie przerzucać i dorzucić aż do swojej bazy i dopiero tam ciąć, jak kto woli. Także to jest ten sposób i droga do czerwonego drzewa. To będzie na tyle dzisiaj. Tyle chciałem wam pokazać, więc taki krótszy filmik. Mam nadzieję, że komuś się to przydało. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji kanału. Celem aktualnie jest 1000 subskrypcji. Także jeżeli macie ochotę pomóc, to zachęcam jeszcze raz do subskrybowania kanału, do zostawienia lajka pod filmem. I jeżeli coś tutaj zrobiłem źle, jeżeli coś można zrobić lepiej, dajcie znać w komentarzu. Poprawimy filmik, nagramy jeszcze raz lub po prostu w kolejnym filmiku dam znać, co zrobiłem źle. Dobra, to jak już mówiłem, na tyle dzisiaj, nie będę przedłużał. Trzymajcie się, hej!